Extreme. Cześć, ja jestem Willy i witam was w kolejnym odcinku tajemnic i ciekawostek z Google Maps. Dzisiaj zaczynamy na pustyni w Kalifornii, gdzie ktoś postanowił zbudować taki dziwaczny obiekt. Nigdzie w internecie nie udało mi się znaleźć jakiejś definitywnej odpowiedzi na to, co to właściwie jest. Wygląda jakby miało zaraz odlecieć, ale to chyba nie to, dlatego że tutaj obok jest łódka. Tutaj też coś, co wygląda jak łódka. No i ogólnie to wygląda jakby tutaj była woda. Taka trochę zielona, ale możliwe, że to po prostu kwestia kosmitów. Poza tym tutaj można zobaczyć wykopany dół w takim samym kształcie, więc oni chyba chcieli zbudować jeszcze jeden taki obiekt, ale z jakiegoś powodu zrezygnowali. Kolejne poszlaki możemy znaleźć tuż obok. Tutaj widzimy, że jest czołg. Tutaj kolejny czołg. Kolejny czołg, tutaj jakiś mutant. Kolejny czołg. Wychodzi na to, że to jest jakiś obiekt wojskowy. Zresztą jakbyśmy teraz przeszli sobie jeszcze trochę dalej, to tutaj zobaczymy szkielet samolotu. A tutaj nawet coś jest rozjebane. Nie wiem, czy to pochodzi z tego samolotu, czy z jakiegoś innego wybuchu. No ale wniosek jest taki, że to jest jakiś obiekt wojskowy, na którym prawdopodobnie testuje się uzbrojenie. I to wszystko to są cele, w które można strzelać. Nawet jakbyśmy sobie włączyli widok historyczny. Tutaj mamy rok 2020 i te wszystkie czołgi. Cofnijmy się 10 lat wstecz. I te czołgi też się tutaj znajdują. I też widzimy, że to właśnie w tym momencie został wybudowany ten basen. Możliwe, że wojsko chciało sobie postrzelać do obiektów, które znajdują się także na wodzie i dlatego to wybudowali. Tak więc zagadka wydaje się być rozwiązana. Jest tylko jedna rzecz, która jeszcze mnie zastanawia, bo jakbyśmy sobie spojrzeli tutaj... Tutaj mamy wielką szachownicę. Ona ma... jakieś 2,5 na 2,5 metra. No i czemu taka wielka szachownica znajduje się na środku pustyni koło jakichś tam obiektów militarnych, to nie mam najmniejszego pojęcia. Możliwe, że jacyś szachiści tutaj planują przejęcie władzy nad światem, ale jak macie jakieś bardziej sensowne pomysły, to piszcie w komentarzach. Pozostajemy w Kalifornii, ale z pustyni przenosimy się do miasta, gdzie znajduje się dosyć interesujący sklep. Interesujący dlatego, że podczas gdy różne sklepy prześcigają się w tym, ile to one są otwarte, że 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, no a ten sklep jest otwarty nigdy. I to nie jest tylko nazwa tego sklepu, to jest faktycznie sposób, w jaki ten sklep operuje. Teraz mamy 2017, zamknięty, 2015, zamknięty, 2007, zamknięty. Jedyne, co sobie tutaj można, to popatrzeć przez szybę na te wszystkie rzeczy, których nigdy nie kupicie, dlatego że ten sklep jest zamknięty. Nawet podali godziny otwarcia, tymczasowo zamknięte. Jest też Facebook i ten Facebook to jest jedyny sposób, w jaki możemy się dowiedzieć, co tak naprawdę znajduje się w środku tego sklepu. No i dziwne rzeczy znajdują się w środku tego sklepu. Jeśli wydaje wam się, że to wszystko wygląda, jakby zostało wygrzebane ze śmietnika, to prawdopodobnie macie rację. To jest właścicielka tego sklepu i to, co ona sprzedaje, to pochodzi właśnie ze śmietnika, albo z pobocza, albo z jakiejś wyprzedaży. Tutaj jest na przykład napisane, że ona sprzedała żyrandol, który znalazła na poboczu za 1500 dolców. Całkiem nieźle, tylko teraz pytanie, jakim cudem ona niby to sprzedała, skoro ten sklep jest zawsze zamknięty? I tutaj wyjaśnienie jest takie, że ten sklep jest oficjalnie zamknięty, natomiast ona decyduje, kiedy zechce go otworzyć, jeśli zobaczy po prostu, że jest jakiś klient, który jej odpowiada, czyli podejrzewam, że jeśli tam opieracie się o szybę, ślinicie się i chcecie sobie ten żyrandol, no to was puści, no i potem wymyśli jakąś cenę z dupy, tak? To nie ma jakichś ustalonych cen, ona po prostu na poczekaniu coś sobie wymyśla, no masz tutaj ten żyrandol za 1500 dolców, to jest dobra cena. No i biorąc pod uwagę, że już jesteś tym wybrańcem, który dostał się do sklepu, który zawsze jest zamknięty, to może skusisz się na taką dobrą ofertę. Jeśli jeszcze nigdy nie wyszukiwaliście Ej, dobra, ale ja powiem w ten sposób. W ogóle to są tyle popierdolone, że ludzi podnieca niedostępność. I wydaje mi się nawet podobnie z prostytutkami. Jak macie prostytutkę premium za 500 zł, to niektórzy mężczyźni, którzy są bardziej zamożni, wybierają prostytutkę za 500 zł nie dlatego, że ona jest lepsza od tej za 200. Nie. Tylko im się wydaje, że ona jest bardziej ekskluzywna, mniej osób ją ruchało, więc ma mniejszy przebieg i oni są wyjątkowi, bo chcą zapłacić aż 500 zł za godzinę przyjemności. To jest na tyle popierdolone, że to faktycznie to sami działa. Przecież na rynku zegarkowym działa to analogicznie. Macie Rolexy, wszyscy chcą kupić Rolexy. Macie w sklepie Rolexa, który jest warty 40 tysięcy, z drugiej ręki chodzi po 100 tysięcy. No i teraz pytanie, czy warto zapłacić 100 tysięcy za zegarek, który nawet producent sprzedaje za 40? No nie, bo skoro producent sprzedaje go za 40, to znaczy, że jego realna wartość oscyluje w granicach pewnie 5, może 10 tysięcy. Po prostu tak się wyceniają, bo mogą. Wiecie, płacisz za historię, płacisz za marketing, płacisz za różne tego typu rzeczy. A ludzie są na tyle kurwa spierdoleni, że potrafią płacić po 100 tysięcy za ten sam przedmiot tylko dlatego, że chcą go mieć. Bo jak go mają, to czują się wyjątkowi. Patrz, mam zegarek, którego się kupić nie da. Ogólnie jest to zabawne, jak budowanie niedostępności buduje markę. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o jakichś Supreme'ach i tego typu firmach, to sytuacja wyglądała podobnie. Ludzie kupowali ubrania tylko dlatego, że one były kurwa niedostępne. O, limitowane dropy, wow! Z butami? Kurwa, sytuacja podobna. Wow, kolaboracja ze znanym raperem. To te buty nie będą kosztowały 700 zł, sprzedamy je za 7 tysięcy. I później tacy kurwa uporaperzy w Polsce kupują te buty, cieszą się na Instagramach, podniecają się, że patrzcie kurwa, mam limitowane buty w kolaboracji za 7 tysięcy i te kurwa zakompleksione dzieci patrzą na to i to kupują, mówią sobie, o ja też chcę mieć limitowane buty za 7 tysięcy, one są fajne, ale wzbudza szacunek. Trochę hipokrytą jestem, bo sam kupiłem dwie pary takich butów, no ale no cóż. Czy mówię o Nitro? Nitro też trochę mówię, no. Nie, bo tak szczerze dla mnie ta niedostępność jest śmieszna. Ja uważam, że niedostępność tego typu jest zarezerwowana dla milionerów, którzy nie mają co robić z pieniędzmi, srają tymi pieniędzmi i po prostu wychodzą z założenia, hej, kupię sobie, bo mogę, bo chcę się wyróżnić. Ale najgorsze jest to, no mówię najgorsze z punktu widzenia takiej jednostki, że tego typu buty kupują ludzie za swoją całą wypłatę. I oni naprawdę wmawiają sobie, że mają coś zajebistego i że było to warte pieniędzy. Nie było.
Zegarkami jest tak samo przecież? No jest tak samo, dlatego ja kupuję zegarki w sklepie. Za cenę, która widnieje na metce. Kurwa, mać pedale jebane. Jeszcze raz napiszę, że Elżbieta nie żyje, to ci matkę kurwa wypalcuje. Dobra, idę zobaczyć, czy jakaś dziewczyna chciała tą minetkę za 100 zł, żebym jej zrobił. Pierdolę was czat, z wami się rozmawiać dzisiaj nie da. Jesteście upośledzeni. Piszecie kurwa o jakiejś biednej anglojęzycznej kobiecie. Kurwa mać! Zero dziewczyn już chętnie napisało. No i chuj, mam tylko dwie. Dwie stówki zawsze coś. Twojego adresu zamieszkania w Google Maps, to możliwe, że warto byłoby to zrobić. Może się okazać, że mieszkacie w bardziej ciekawym miejscu, niż wam się wydaje. Tak jak ludzie mieszkający w tym budynku, który no, z tej perspektywy kompletnie się nie wyróżnia. Ale jak się nie wyróżnia, jest olbrzymi. Gdybyśmy zobaczyli go sobie z góry, to okaże się, że to jest klasyczna niemiecka zabudowa. Chyba nawet, tak, patrząc na nazwę ulicy, to są Niemcy. Podobnie tutaj jest sytuacja, mamy szpital w Kanadzie. Jestem przekonany, że osoby, które pracują w tym szpitalu, też musiały się zdziwić, jak sobie wyszukały ten szpital w Google Maps i okazało się, że on wygląda w taki sposób. Przypadki pewnie się zdarzają, ale nie, kurwa, przypadki się nie zdarzają. Ktoś musiał to narysować i na projekcie, kurwa, bazować. Jakiś architekt jest pierdolonym z wyrolem. No, kurwa, ewidentnie. No jeszcze uwierzyłbym, gdyby tego fiuta tu nie było. Ale fiut, o dziwo, kurwa, grzybek w kolorze czerwonym. No jest to zbyt podejrzliwe, nie? Zbyt podejrzane. Pierdolę. Ej, chciałem być architektem. Patrzcie, w jaki zajebisty sposób można trollować. Ale nie wydaje mi się, żeby to akurat był przypadek. Że nawet jak pominiemy ten najbardziej oczywisty element, to patrzcie tutaj. Większość wentylacji została umieszczona w tym samym miejscu, co u człowieka mamy przewód pokarmowy. Mam wrażenie, że to jest po prostu wszystko zamysł tego architekta, który projektował ten szpital. Bardzo gościu kreatywny. Tutaj nie widać za bardzo, bo drzewa zasłaniają, ale jakbyśmy włączyli ten widok, się okaże, że ten ludzik nawet tutaj leje, więc niewiarygodna dbałość o szczegóły. Z innych ciekawych rzeczy to w Norwegii na dachu budynku możemy zobaczyć faka. Natomiast w Czechach na dachu budynku możemy zobaczyć coś, czego wam nawet w sumie nie mogę pokazać, bo YouTube się przypierdoli, więc zamiast tego wam pokażę taki interesujący napis na pustyni. A teraz szybka wizyta w Bytomiu, gdzie na pewno jest coś ciekawego, dlatego że tutaj jakiś koleś patrzy przez dziurę w płocie, więc no jest tam coś ciekawego, tylko nie wiadomo co, bo gówno tutaj widać. Co to jest w ogóle, jakiś ogródek? Nie, no raczej nie dowiemy się co tam jest, ale co zobaczył to jego. A teraz pokażę wam, co to znaczy znaleźć się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Ten koleś to jest po prostu definicja takiego przypadku. On tutaj zgrał się praktycznie co do ułamka sekundy z tym kolesiem. No i się zdarzyli. Nic specjalnego im się tutaj oczywiście nie stało, dlatego że oni nie jechali jakoś mega szybko. Chociaż trzeba powiedzieć, że jakby zderzyli się trochę dalej, to tutaj by naprawdę niezłe kombo wlazło. Ale nie wlazło, bo zatrzymali się wcześniej. W 1912 roku statek Titanic wypłynął z portu w Southampton i kierował się do Nowego Jorku, natomiast nigdy do tego portu nie dopłynął, dlatego że w tym miejscu doszło do jego zderzenia z górą lodową. W Google Earth możemy znaleźć małego easter egga związanego z tym wydarzeniem. Musimy w tym celu zejść aż pod powierzchnię oceanu. Wtedy na samym dnie zobaczymy właśnie wrak Titanica. No i w sumie ten prawdziwy wrak Titanica też do dzisiaj leży na dnie oceanu, dlatego że wydobycie takiego wielkiego statku to nie jest prosta sprawa. Czytałem, że tam były różne dzikie pomysły, typu napchanie ping-pongów do środka, żeby one jakoś go wyniosły do góry, ale nic z tego nie wyszło. Leży on sobie już tam ponad 100 lat, więc nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek już ktoś próbował go ruszać. Przy okazji, skoro i tak już gadamy o Titanicu, to powiem wam też taką bonusową ciekawostkę z dupy dotyczącą filmu Titanic. Jak jest ta słynna scena na dziobie statku, to ja się niedawno dowiedziałem, że to wszystko to jest ściema. To się nigdy nie wydarzyło. Tutaj dla jasności, może powiem, o co mi chodzi. Nie jestem upośledzony, tak? Zdaję sobie sprawę, że oni nie zbudowali tutaj całego Titanica na środku oceanu tylko po to, żeby nakręcić tą scenę. Ale ja myślałem, że tutaj cokolwiek z tego wszystkiego jest prawdziwe. A tak naprawdę to jest jedna wielka ściema. Ten statek to był po prostu miniaturowy model. Potem oni dodali wodę i dym z komina. Potem to wszystko połączyli, więc tak naprawdę to, co tutaj już widzimy, to jest niemalże cała scena. I pozostało jeszcze tylko dodać to. To jest jedyna prawdziwa część tej sceny. No ale fajnie to wyszło końcem końców. 997 rok, więc te efekty specjalne są całkiem spoko. To byłoby śmieszne, jakby on jej to teraz kopa zajebał i by wyleciała za burtę i zdechła i byłby koniec filmu. Takiego zwrotu akcji nikt by nie przewidział. Na zakończenie filmu pokażę wam jeszcze pewną straszną bestię, która przebrała się za kosz na śmieci po to, żeby pożreć jednego z mieszkańców miasta Tarnobrzeg. No i tym szokującym odkryciem zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!